Już 41. sesji Rady Dzielnicy 12. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdzam, że posiadamy kworum, a więc posiedzenie jest prawomocne. Jest w tym momencie obecnych 18-21 osób. I otwieram 41. sesję Rady Dzielnicy 12 następującym porządkiem obrad. Przyjęcie protokołów w sesji 39 i 40, podjęcie uchwał bieżących, a więc uchwał mamy od A do G. Przedstawię pokrótce delegowania Rady, to jest projekt zarządu. Projekt zarządu w sprawie opinii o współpracy z otrzymaniem medalu 20-lecia dzielnic. Punkt C, D, E i F to są projekty Komisji Zdrowia. Dotyczą one umowy najmu lokalu socjalnego. Punkt G w sprawie realizacji zadań priorytetowych na rok 2014. Jest to projekt Komisji Zdrowia. Czy ktoś z Państwa lub grupa radnych ma uwagi do porządku? Proszę bardzo. Chciałem zgłosić dwa projekty uchwał, które uchwały na Komisji Sportu. Projekt organizacji narodu znalazł się w porządku obrad i stosowne wnioski są złożone do Pani. Do Pani zgłosi podpisane przez 5 radnych. I dotyczy to rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2014 pod radnym Kojarzko Kocie Montaż Siedziska Kibiców na stanowej wybory. I drugi projekt uchwały w sprawie regulacji zasad wynajmu szkolnych sal. Tutaj jeśli ktoś z Państwa jeszcze jest kilka egzemplarzy, ktoś z Państwa nie ma. Poprosiłbym, ale będę. Dobrze, czy ktoś z Państwa ma uwagi do tych projektów uchwał? Nie widzę, dlaczego głosujemy najpierw o rozszerzeniu zakresu. To jest wprowadzenie tego do porządku obrad. Dziewiętnaście, czyli ktoś przybył, tak? Chciałbym, żeby Rada wprowadziła do porządku obrad również to. Przechodzimy do kolejnego punktu. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do sprawie regulacji wynajmu sal gimnastycznych, w skrócie odpowiedziawszy. Czy ktoś z Państwa ma uwagę do tego porządku obrad? Nie widzę, proszę, kto jest za wprowadzeniem tego do porządku obrad? Stwierdzam, że Rada wprowadziła również tą uchwałę do porządku obrad dzisiaj. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, Przewodniczący Komisji. W imieniu Komisji Ochrony Środowiska Młodego uchwałę w sprawie poparcia starań prezydenta miasta Krakowa w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na obszarze gminy miejskiej. Tak. Poparcia starań na obszarze gminy miejskiej. Tak. Czy ktoś ma uwagę do tej uchwały? Nie widzę, do czego podaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Nie. Jeszcze raz bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw, tak? Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad poparcie starań prezydenta miasta Krakowa. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi do porządku obrad? Nie widzę, wobec powyższego przechodzimy do kolejnego. Panie Przewodniczący, nie, przepraszam, jest Pan błędnie, bo jest to po prostu błąd w druku. Zaproszenie jest właściwie tylko w numerze, przypuszczam, że jest to w poprzedniej sesji. Po prostu jest 22 zamiast 19 listopada. Zaproszenie jest właściwie. Tak, u góry. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad jeszcze? Nie widzę. Wobec powyższego, czy są uwagi do protokołu sesji numer 39? To była ta sesja, która była 22 października. Nie widzę, wobec którego poddaję protokół pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Czy są uwagi do protokołu 40? Więc sesja nadzwyczajna była jak już mamy jubileusz. Kto jest za przyjęciem protokołu 40 sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół również z 40 sesji. Przechodzimy do kolejnego.